punktem wyjścia do oceny tego, co może się stać z kursem franka szwajcarskiego, jest sytuacja szwajcarskiej gospodarki. Ta sytuacja nie jest dobra. Inflacja jest bardzo niska, z bardzo dużym ryzykiem deflacji. I wzrost gospodarczy jest niski i wciąż niestabilny. Utrzymuje się niepewność dotycząca ożywienia gospodarczego w tym kraju. Tak silne umocnienie franka w stosunku do głównej waluty dla Szwajcarii, jaką jest euro, będzie pogłębiać te niekorzystne tendencje. Najprawdopodobniej przyczyni się do powstania utrzymującej się przez jakiś czas deflacji i wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. To w sumie oznacza, że frank jest najprawdopodobniej przewartościowany i jest tylko pytanie, w jakiej perspektywie nastąpi odbicie, w jakiej perspektywie nastąpi osłabienie kursu w kierunku poziomu, który można uznać za poziom równowagi. Nie sądzę, żeby to zdarzyło się bardzo szybko. Myślę, że będziemy musieli na to poczekać najprawdopodobniej kilka kwartałów. I w tym krótkim okresie należy się przyzwyczaić do tego poziomu kursu złotego w stosunku do franka. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które będą wpływać na ten kurs. Te czynniki, które determinują kurs złotego w stosunku do głównych walut, w tym w stosunku do euro. Najbliższe decyzje Europejskiego Banku Centralnego, decyzje Rezerwy Federalnej, ryzyko polityczne w strefie euro związane z sytuacją w Grecji, wyborami parlamentarnymi w tym kraju, to wszystko będą czynniki, które będą miały wpływ na kurs i moim zdaniem efekt netto tych czynników będzie pozytywny dla złotego, to znaczy w perspektywie najbliższych miesięcy złoty powinien się lekko umocnić, ale to nie będą takie zmiany, które by w sposób znaczący skorygowały ten niekorzystny wpływ umocnienia franka w stosunku do euro, wpływ jaki dokonał się na kurs złotego w stosunku do franka. Stąd nie należy moim zdaniem oczekiwać w najbliższych miesiącach powrotu kursu złotego w stosunku do franka do poziomu poniżej 4 zł za franka. Sądzę, że to odbicie, czyli osłabienie franka w stosunku do euro i umocnienie znaczące, wyraźne umocnienie złotego w stosunku do franka nastąpi w perspektywie kilku kwartałów. To nie będzie zdarzenie, którego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach czy nawet miesiącach. Przy tych poziomach kursu franka, który mamy w tej chwili, można oczekiwać, że przy założeniu, że wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, będą te kredyty nadal spłacać, ograniczą one swoją konsumpcję w takim stopniu, w tak niewielkim stopniu, że ten wpływ będzie na produkt krajowy brutto, na aktywność gospodarczą w Polsce zaniedbywalny. Ten wpływ wyniesie około 0,1% PKB. Oczywiście istotny jest również wpływ na system finansowy. Tu z kolei można rozważać scenariusz, który był już rozważany w testach warunków skrajnych, a więc scenariusz bardzo silnej deprecjacji złotego w stosunku do głównych walut. Przy takiej silnej deprecjacji, silniejszej niż ta, która dokonała się w stosunku do franka, nie można oczekiwać jakiegoś znaczącego negatywnego wpływu na wyniki finansowe banków i na kapitały tych banków. Innymi słowy, nawet przy założeniu pewnego pogorszenia jakości portfela kredytowego banku, w związku z tym, że część osób przestanie obsługiwać regularnie te kredyty, wpływ na wynik finansowy sektora bankowego i jego kapitały nie będzie istotny. A to z kolei oznacza, że nie trudno oczekiwać jakiegoś wtórnego, negatywnego wpływu tego szoku po stronie kursu franka na akcję kredytową całego sektora bankowego i wzrost gospodarczy w dalszej perspektywie. Stąd można oceniać dzisiaj, że ten wpływ, choć będzie widoczny i odczuwalny dla wielu gospodarstw domowych, jeśli chodzi o całą gospodarkę, no, na razie możemy uznać, że jest on i będzie on niewielki.